wystawę znakomitego artysty, malarza i rysownika Jana Zenona Majczaka uroczyście otwarto w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w czwartek 12 września. Co ciekawe, związany z Łańcutem oraz Krakowem artysta z wykształcenia jest inżynierem po Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rzeczywiście kończyłem w latach 70. Akademię Górniczo-Hutniczą. Potem jak gdyby wybyłem na Podkarpacie i tam w jakiś sposób stykałem się z sztuką. Wcześniej oczywiście wszelkie prace rysunkowe w szkole podstawowej zabierano mi, bo wydawały się, że są bardzo dobre. W związku z czym nic nie zachowałem z tamtych czasów, ale drzemało we mnie coś, co trzeba było zrealizować. I rzeczywiście w latach 90., w 95 roku wróciłem do Krakowa jeszcze raz i studiowałem na Akademii wówczas, Akademii Pedagogicznej na Wydziale Sztuki i po 5 latach oczywiście osiągnąłem tytuł magistra. Wydaje mi się, że wiele ludzi u nas, Polaków, jest, można powiedzieć, uzdolnionych i życie tak kieruje, że nie wracają do tych uzdolnień swoich i nie wiem, czy są z tego zadowoleni, czy są później sfrustrowani. Ja natomiast bardzo się cieszę, że wróciłem i nie żałuję niczego. Jest to dla mnie pełnia życia. Wypełniam jak gdyby każdy swój czas malowaniem i dla mnie jest to wspaniała przygoda. Prace prezentowane w Myślenicach to m.in. efekty licznych podróży i udziału artysty w plenerach malarskich w wielu zakątkach kraju. No, począwszy od morza, poprzez jakieś urocze miejsca, są organizowane plenery przez Okręg Opolski, w Dobrej, w Mosznej, czy też w Kluczborku i z tych okolic jest też tutaj motyw z Lądku Zdroju, który pomalowałem, będąc na plenerze właśnie w Lądku Zdroju. Jeździliśmy do Jastarni na plenery przez pewien czas. Są też z Zatoki Puckiej motywy. Wystawę prac Jana Zenona Majczaka można oglądać we foyer Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu do 7 października.